Złap tę chmurę. Ta chmura wygląda zabawnie. Wiesz co, Kicku? Właściwie to przypomina mi ciebie. Cześć, chmurowy Kicku. Bardzo bym chciał mieć własną chmurkę, wiesz? Tak, to byłoby coś. Pomożesz mi ją złapać? Oj, Kicku, nie umiem łapać chmur. Dobra, skoro ty nie umiesz, to znajdę kogoś, kto umie. Kicku, a co z piknikiem? Kicku! Cześć, Olu. Jaka piękna parasolka. Przyda ci się, kiedy słońce będzie stać wysoko na niebie. Ale ja wcale nie chcę słońca. Chcę deszcz, żeby wypróbować moją nową parasolkę. Aha, nie jest od słońca. Biegnę śledzić tamtą chmurę. Wspaniały dzień na zbieranie owoców w sadzie. Może nie taki wspaniały. Muszę się pospieszyć. No dobrze, nadciągam. Bawisz się, Dziunku? Proszę. O, dziękuję. Nie wiem, co bym zrobił, gdybyś się tutaj nie zjawił. W zasadzie, skoro pomogłem tobie, może ty pomożesz mnie? Co miałbym zrobić? Chciałbym złapać chmurę. No jasne. Pomyślałem, że skoro ty umiesz latać, będziesz świetnym łapaczem chmur. Cóż, z całą pewnością świetny to przymiotnik, który do mnie pasuje. Skorzystam z mocy mojej magii i siły moich skrzydeł, żeby złapać ci chmurkę, Kicku. Powodzenia! Muszę teraz użyć zaklęcia wabiącego chmury. Cumulus nubes chmuro tubes! Taka jesteś niedostępna. Dalej, chmurko, Kicek chce cię zobaczyć. Przesuwaj się. Co on wyrabia? Co Dziubek tam robi? Już prawie skończyłem. Uważaj! Przepraszam. No, Tasiu, przeszkodziłaś mi w łapaniu chmury. O, zamiast tego złapałeś mnie. Czy ktoś chce puszczać latawiec? Nie, dziękuję. Mój misiometr mówi, że będzie padać. Muszę pozbierać jabłka. A ty, Kicku? O, bardzo chętnie. Cześć, Rosie. O, cześć, Olu. Ładny parasol od słońca. To jest parasol od deszczu. Chciałabym, żeby z tej chmury spadł deszcz. Pomogłabym go użyć. Ta chmura robi dzisiaj furorę. Wciąż ją tam widzę. Czyli Kicek jej nie złapał. Ciekawe, gdzie on jest. Kicku, jesteś przekonany, że to dobry pomysł? Tak, jeśli pomożesz mi złapać chmurę. Za pomocą latawca z klejem? Tak, teraz tylko musisz wskoczyć do pioruna szos i pojechać do przodu najszybciej jak potrafisz. A latawiec załatwi resztę.
do startu? Gotowy? Start! Dobrze, szybciej! Super, super! Wszedł w chmurę! Na pewno się uda! O-o! Wow! Nie mogę uwierzyć, że łapiemy chmurę! Jak nam teraz idzie? Nieco gorzej niż wcześniej. O, kicku! Już widzę, czemu utknąłeś w nim dziobem. Wielkie jest! Co to? Cześć, Filipie. Cześć, kicku. Jak tam... złapaliście już chmurę? Nie, ale pokryliśmy mój latawiec klejem i zgubiliśmy go. Prawda, kicku? Przepraszam cię. Chciałem nim tylko złapać chmurę. Nie da się tego zrobić. To niemożliwe. Filip ma rację, wiesz? Ale dlaczego? Nie ma rzeczy niemożliwych. Według kogo? Według ciebie. Kicek ma rację. Nie możemy się poddać. Ale jak kicek miałby złapać chmurę? Filip ma rację. To niemożliwe. Może i nie. Ale czy gąsienica nie staje się motylem? A kropla wody nie zamienia się w ocean? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Każda rzecz może się zmienić. Nawet chmura. No jasne! Czemu nie wpadłam na to wcześniej? Dzięki, Zofio! Szybki Patryk, skacze! Małe żołędzie! Chyba powinnyście zejść na dół. Czuję w korzeniach, że niebawem będzie padać. Tak? Super! Przynajmniej ktoś się cieszy. Kicku! Kicku! Wiem, jak możesz złapać chmurę. Jak? Schrońcie się w moich liściach. Już pada. Pada deszcz! Pada deszcz! Tak, pada deszcz, widzisz? No i? Twoja chmura składa się z malutkich kropelek wody. Tak lekkich, że unoszą się w powietrzu. Ale czasami robią się zbyt ciężkie i spadają na ziemię. Jeśli złapiesz deszcz, to złapiesz i chmurę. Więc tutaj jest chmura! Moja chmura! Tak! Niesamowite, co? Tak! No pewnie! Dzięki, że się nie poddałaś! Łapiemy chmurę! Co tam, Dzióbku? Czy ktoś się widział Filipa? Sądzę, że to należy do niego. Filip, skoczny Filip! Mój latawiec! Co to jest? Wybacz, to moja wina. Ale przynajmniej złapałem chmurę. Patrz! Kicku, ale to tylko woda. Dzięki! O, popatrz, Rosie, jaka przepiękna tęcza! Mam nadzieję, że nie każesz mi teraz łapać tęczy, co? No coś ty, to by było niemożliwe. Ale chciałbym mieć kawałek księżyca. Jest zrobiony z sera, wiesz? Na razie musi ci wystarczyć kanapka z serem. Jeszcze nie skończyliśmy pikniku, pamiętasz?
teraz mówisz do rzeczy. Skaczące misie. Jak ja uwielbiam czuć wiatr we włosach podczas jazdy. A ty, Kicku? Ja mam twój szalik na twarzy. Czemu Zofia chciała cię dzisiaj zobaczyć? Wspomniała coś o nocowaniu u niej. Wow, ale byłoby super! Wow! Cóż, hamulce są sprawne. O, podnieście wyżej. Nie da rady, Bruno. Jesteś za duży na linę. A może to lina jest za mała? Rosy ma rację. Potrzebna nam dłuższa lina. Przyniosę wam, ale najpierw muszę iść do Zofii. Twój szalik mnie znowu atakuje, Rosie. Rosie jest taka wspaniała. Przepraszamy za spóźnienie. Najważniejsze, że jesteście, Rosie. Rosie wspomniała coś o nocowaniu. Tak, mam do was wielką prośbę. Odpowiedź brzmi tak i to z wielką przyjemnością. Dziękuję. Chciałam, żeby małe żołędzie u mnie przenocowały. Małe żołędzie? Ale... Chciałam sama zapytać dębiaka o zgodę, ale mimo, że go widzę i słyszę, jak chrapie, to jeszcze nigdy z nim nie rozmawiałam. O, ale szkoda. Jak chcesz, to my możemy się go spytać. Prawda, Kicku? Prawda! Rosie! Szalik! Szalik! Ha, ha, ha! Jesteś najlepsza, Olu! Oczywiście oprócz mnie. Ja też byłbym świetny, gdybym mógł spróbować. Pospiesz się, Rosie. Myślałem, że chcesz mi pomóc. Ja też chcę skakać. To będziesz skakał. Chodźcie. Nie poczekamy na Rosie? Nie wiadomo, kiedy będzie. Chodźcie. Witaj, dębiaku. Rosie, Kicek, witajcie. Mam wiadomość od Zofii. Wiadomość od Zofii? Dla mnie? Tak. Chciała się spytać, czy małe żołędzie mogą u niej przenocować. O tak, możemy? Lubię pączki. Dobrze, myślę, że możecie. Ura! O której mają u niej być? Chyba musimy się wrócić i spytać. Szkoda, że nie możecie ze sobą rozmawiać, dębiaku. Szkoda, że nie mamy skrzydeł. Pobylibyśmy szybciej u Zofii. Racja! Dziubek! On może dolecieć do niej szybciej niż my. Dziubku! Dziubek! Tak mnie zwał. Zastanawialiśmy się, czy mógłbyś zrobić dębiakowi i nam przysługę. Przepraszam, ale jestem zbyt zajęty. Koniec z niewygodnymi gniazdami dla pierzastych stworków. Bo ja, Dziubek, wymyśliłem pierwsze na świecie wełniane gniazdko. Tada! Gdzie ono jest? Pokażę wam trochę później. Do miłego. No nic, sami pojedziemy. Lubię pączki. Nie wydaje mi się, żeby Rosie i Kicek byli w domu. Pojechali do Zofii, pamiętasz? Patrzcie. Najdłuższa lina do skakania. Tak bez pytania? Nie wygłupiajcie się! Rosie pomaga, tylko jej tu chwilowo nie ma. Zofio, dębiak chciał się zapytać, o której mają przyjść małe żołędzie. Powiedz żołędziom,
że mają przyjść, jak słońce się obniży, a dzień wydłuży. To chyba znaczy o zachodzie słońca. Fajnie! Patrz na to! Tak! Szybciej, Bruno! Dalej, Filipie! A kiedy będzie moja kolej? Za minutkę! Obracaj! Szybciej! Zofia prosiła małe żołędzie, żeby przyszło o zachodzie słońca. Zachód słońca! A o której wrócą? Może jednak polecisz do Zofii, dzióbku? Jesteśmy padnięci. Przepraszam, Rosie. Nie mam na to czasu. Prowadzę biznes gniazdkowy. No cóż, kicku. Przynajmniej jest z górki. Szalik, Rosie! Szalik! Teraz powinna być moja kolej. Daj mu poskakać, Filipie. Dobra, możesz iść następny. Pod warunkiem, że jeszcze raz bardzo mocno zakręcisz. Obiecuję. Obiecuję, kręć! Tak, patrzcie na mnie! Nie! Zepsuliśmy? Musimy powiedzieć Rosie. Tak, jest tu Zofia. Ty niesiesz, Filipie? Co? No super! Jestem trochę zmęczona, kicek, ale to bardzo orzeźwiające czuć wiatr we włosach. Tak, bardzo fajnie, Rosie. Uwaga! Było blisko. Przepraszam, że wszedłem w drogę i że zepsułem wąż. Wąż? A tak, mieliśmy mały wypadek, ale próbowaliśmy pomóc Bruno. Nic nie szkodzi, a dzięki wam właśnie wpadłam na świetny pomysł. Dobrze, Dębiaku, przygotuj się na rozmowę z Zofią. Nabierasz mnie. Nie mogę uwierzyć, że będę rozmawiać z Dębiakiem. To takie niespodziewane. Próba. Raz, dwa, trzy. Próba. Raz, dwa, trzy. Próba. Raz, dwa, trzy. Próba. Raz, dwa, trzy. Halo? I czy jest tam ktoś? Witam, Dębiaku. Rozmawiam z Zofią. Jak się czujesz? Moje korzenie ostatnio wariują. Nocowanie! Nocowanie! Gotowe! Przedstawiam państwu pierwsze na świecie gniazdo z wełny! O tak, bardzo miłe i miękkie! Co? Wygląda na wygodne. I możesz je zabrać ze sobą! Bardzo śmieszne! O! Rosie? Mogę tym razem siedzieć z przodu? Jasne. Wszyscy gotowi? Masz rację, Rosie. Nie ma nic lepszego od wiatru w gnieździe podczas jazdy piorunem szos. Kicku, czy mógłbyś to zdjąć? W domu zdejmę, Rosie. Zdejmij to, kicku. Łaskocze.
Pierwsze na świecie gniazdo dla królików. Kicku!